piąty Marsz Równości w Opolu już w najbliższą sobotę i zaczynamy tak naprawdę miasteczkiem równości, czyli spotykamy się już o godzinie 11 na placu Jana Pawła II, gdzie będzie moc atrakcji, będą inne organizacje pozarządowe, z którymi współpracujemy. O godzinie 14 zaczynamy przemówieniami, żeby nadać temu marszowi również istotną jego część, czyli wypełnić treścią, powiedzieć, jakie są nasze postulaty, o co walczymy jako społeczność LGBT+, no nie tylko w Opolu, tylko w całej Polsce. No i chwilę po 14 ruszymy przez miasto. Będzie na pewno wtedy już dobra zabawa, bo idea tego marszu jest taka, żeby celebrować, żeby ten pochód był kolorowy, żeby była muzyka. Przejdziemy przez samo centrum miasta, będziemy iść zarówno koło dworca PKP, jak i ulicą Piastowską, koło katedry, koło Solarisa i z powrotem na plac, spod którego ruszyliśmy. Także wydaje mi się, że całość od godziny 14 może potrwać z 2 godziny. Należy przygotować się na to, że będzie gorąco, należy mieć nakrycie głowy, należy również mieć coś do picia ze sobą, żeby to przetrwać i dobrze się bawić. 8 lipca po raz kolejny, po raz piąty ulicami Opola przejdzie Marsz Równości organizowany przez Tęczowe Opole. Miasto kolejny raz wspiera to wydarzenie. Prezydent miasta Opola po raz kolejny objął ten marsz honorowym patronatem. W ramach wsparcia na ratuszu 8 lipca po raz pierwszy zawiśnie tęczowa flaga, a udział w marszu weźmie pełnomocniczka do spraw równego traktowania, pani Dorota Piechowicz-Witoń. Zapraszamy wszystkich do udziału w marszu. Pokażmy, że Opole jest miastem każdego. Każdy może tu żyć, każdy ma przestrzeń do działania. Bo teraz, kiedy rozmawiamy we wtorek, jesteśmy już w trakcie wydarzeń okołomarszowych. Rozpoczęliśmy w poniedziałek warsztatami psychologicznej pracy z filmem. We wtorek spotkaliśmy się z osobami na queerowym speedfriendingu w Masali, czyli takim wydarzeniu, gdzie osoby mogły poznać nowe osoby, żeby z nimi spędzić czas, na wydarzeniach. W środę, czyli jak rozmawiamy, będzie warsztat o queerowym sojusznictwie, który odbędzie się w OPO we współpracy z Human Doc oraz z Kulturą Równości z Wrocławia. Następnie w czwartek w kinie Meduza od 14 do tak naprawdę 21-22 cały czas coś się dzieje, ponieważ na początku od 14 do 20 zapraszamy osoby na warsztat kreatywny wykonywania transparentów na Marsz Równości, gdzie wszystkie osoby będą mogły skorzystać z przygotowanych przez nas materiałów, donieść swoje i dowolnie wyrazić się artystycznie i potem zabrać te transparenty w marszu. A potem od godziny 20 będzie pokaz filmu Skończ z tymi kłamstwami, który organizujemy we współpracy z Tongariro oraz Outfilmem i to właśnie wszystko w kinie Meduza. Następnie w piątek już jesteśmy tuż przed Marszem Równości, więc spotykamy się wieczorem w OPO na Dancing Queer, czyli takiej imprezie typu Before, żeby się rozkręcić przed marszem, nadać dobrą energię na tej imprezie, także będą drag queens, które potem osoby będą mogły spotkać w marszu. Potem mamy sobotę, już jest marsz, jest miasteczko, cały dzień się dzieje, ale to jest nie koniec, ponieważ tak jak mamy tradycję kończyć dzień marszowy imprezą typu afterparty, w tym roku organizujemy 2 takie imprezy, więc dla osób będzie wybór, czy pragną przyjść na afterparty bardziej w typie DJ setu, koncertu i wtedy mogą przyjść do OPO, czy pragną bardziej odpocząć, poznać nowe osoby, spędzić ten czas raczej barowo, wtedy zapraszamy do Incognito.